Cześć, witajcie z tej strony Kuba Jankuba. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie 10 naprawdę ciekawych chińskich gadżetów. Dlatego zostawcie łapkę w górę i zaczynamy. Pierwszy gadżet kosztował mi 10 zł i są to rękawiczki. Ale uwaga, nie są to takie zwykłe rękawiczki. Rozpakujmy to sobie. Rękawiczki wyglądają niepozornie, włóżmy sobie je. W ręce już mi jest ciepło i to co możemy tutaj zauważyć, że te trzy palce mają białe końcówki. Dzięki temu, że są one białe, będziemy mogli w nich normalnie korzystać z telefonu. Najpierw sprośmy sobie na czarnym palcu i on faktycznie tutaj nie działa, teraz weźmy biały. Tak w zasadzie to jestem pod wrażeniem, ponieważ nie wiem na jakiej zasadzie to w ogóle działa, ale działa. Bardzo często na dworze słucham muzyki i do tej pory zawsze, gdy chciałem zmienić utwór, musiałem zdejmować rękawiczki, a teraz nie będzie to już konieczne. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego gadżetu, jak za 10 zł to warto bezdyskusyjnie. Kolejny gadżet tani nie był, ponieważ kosztował mi 40 zł i przyjechał on w dość zdeformowanym pudełku. Rozpakujmy to sobie. W zestawie znalazło się kilka klocków Lego oraz taki kubek do picia. I cała zabawa polega na tym, że możemy na tym kubku zbudować co tylko zechcemy. W zestawie w sumie nie ma dużo tych klocków, jednakże jeśli macie klocki Lego w domu, to gadżet jak najbardziej świetny. Jak widać na pudełku kombinacji jest tutaj mnóstwo, możemy dać w ogóle kółka, wszystko. Gadżet ciekawy nie tylko dla miłośników klocków Lego, ponieważ stojąc w kuchni zrobi wrażenie na wszystkich waszych znajomych. Kombinacji tutaj mnóstwo, ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Kolejny gadżet był zdecydowanie najdroższy z dzisiejszego zestawienia, ponieważ kosztował mi 89 zł. I jest to, uwaga, toster do jajek. Nie mam pojęcia jak to działa, ale brzmi fajnie. Rozpakujmy to sobie. No cóż, w pudełku znajdowały się dwa mniejsze pudełka, rozpakujmy sobie teraz to mniejsze. Mamy tutaj jakąś rozpałkę do grilla. Tutaj znajduje się jakaś gąbeczka i w sumie to nie wiem co to jest. Mamy też taki patyczek, kilka wykałaczek oraz kabel sieciowy. Otwórzmy teraz to większe pudełko. Tutaj znajduje się nasz toster. I teraz, aby przędzić sobie jajko z takiego tostera, będziemy potrzebowali oczywiście jajek oraz oleju. Najlepiej, abyście mieli olej w sprayu. Można go też także przelać do jakiejś butelki ze spryskiwaczem. Ale nie trzeba, ponieważ jest też na to inny sposób, który już wam pokazuję. Wlewamy sobie trochę oleju do miseczki. Teraz tą gąbeczkę, którą dostaliśmy w zestawie, lekko moczymy sobie w tym oleju. Teraz wkładamy ją do naszego tostera i rozsmarowujemy olej po ściankach. Według aukcji internetowej nie musimy nawet tamtego wkładać, ponieważ nasz tost powinien sam z tego wyjść. No dobra, zaryzykujmy i im zaufajmy. No dobra, więc wbijmy tam dwa jajka i zobaczmy co z tego wyjdzie. Teraz podłączamy sobie urządzenie do prądu. I uruchamiamy je tym przyciskiem z boku. Słuchajcie, nasz tost siedzi tutaj dość długo i jest już gotowy. Niestety sam nie wyszedł, być może trzeba mu trochę pomóc. Teraz nabijemy to sobie na wykałaczkę. Wygląda to fajnie, ciekawe jak smakuje. Smakuje to jak zwykły omlet, jednakże podany w taki sposób naprawdę robi dobre wrażenie. Podsumowując, fajny gadżet. Kolejny gadżet kosztuje mnie 30 zł i jest to taki czepek, czapka czy cokolwiek to jest. I gdy ktoś włoży coś takiego na głowę, możemy w niego nawalać piłeczkami. Robi się ciekawie. No dobra, a więc teraz możesz do mnie rzucać, masz łapkę. No, nie miałeś złapać. No rzucaj tak ciągle, no ja ci będę odrzucał. Okay. O, złapało się. Tak z boku rzucę. O, brawo. Warto też, że w zestawie są dwie takie czapeczki, a więc możemy się rzucać na przykład z kimś. Chociaż żeby te piłeczki się przykleiły, to no jak widzieliście, tak średnio to działa. Aczkolwiek jest to na pewno śmieszny gadżet. Dobra, daj. Czemu ja tu jestem? No to jest tapet. No daj mi mój telefon. Tak, mamo? Halo? Cześć, mamo. Dobrze, Kuba we mnie rzuca piłkami. Masz się ogarnąć, chociaż już? Do kogo byłeś? Kolejny gadżet jest bardzo kreatywny, kosztował mnie zaledwie 6 zł. Rozpakujmy to sobie. Jest to taka sztaluga, na której możemy uwiecznić naszą twórczość. I taki obrazek mogę teraz sprzedać za duży hajs, ponieważ jest to dzieło kultury i sztuki. Taki prosty gadżet, a w porównaniu z naszą twórczością może być on wiele wart. Kolejny gadżet kosztował mnie 29 zł i 90 groszy. Jest to świnia. Rozpakujmy to sobie.
Do naszej świnki będziemy potrzebowali baterii, wkłada się je tak od dupy strony trochę. Tutaj mamy koszyczek na dwa paluszki. Według opisu jest to praktyczna, urocza świnka z czujnikiem światła do lodówki, która poinformuje domowników chrumkaniem o otwarciu drzwi, a obżar tochów skutecznie zniechęci do jedzenia. Wystarczy włożyć prosiaka do lodówki, aby stał się jej nieodłącznym strażnikiem informującym domowników o otwarciu lodówki. Świnka będzie również praktycznym gadżetem dla osób będących wiecznie na diecie, skutecznie zapobiegać będzie napadom obżarstwa. Cóż, gdybym chciał, żeby to ktoś kupił, też bym tak napisał, ale może włóżmy to do lodówki i sprawdźmy, czy zadziała. Jak słyszycie, gadżet działa. Muszę przyznać, że naprawdę śmieszny gadżet. Raczej nie zniechęci mnie to do jedzenia, jednakże wygląda to naprawdę fajnie. Okej, moja świnia została w lodówce, a my teraz możemy już lecieć do następnego gadżetu. Kolejny gadżet kosztował mnie zaledwie 6 zł i jest to magiczna skarbonka. Rozpakujmy to sobie. Wygląda to całkiem fajnie. Teraz wrzućmy sobie do środka jakąś monetę. No i tej monety już nie mamy. Mimo że wkładamy do środka banknot, jego tutaj nie widać. Zasada działania tego jest bardzo prosta. Widać tam taki ukłos, na którym zamontowane jest lustro. Teraz możemy w prosty sposób odzyskać z tego hajs. Proste, a naprawdę mega sprytne. Bardzo fajny i oryginalny schowek na pieniądze. Kolejny gadżet kosztował mnie 20 zł i jest to kubek golfowy. Czyli gadżet do umilania sobie czasu podczas picia porannej herbaty czy kawy. Rozpakujmy to sobie. Mamy tutaj taką jakby antenkę, kawałek kijka oraz kuleczkę. Ucho naszego kubka jest jakoś dziwnie dziurawe, jednakże nie wygląda, jakby miało się urwać. Otwory te są miejscem na nasz kijek. Nie ogarnąłem tylko, gdzie jest miejsce na piłeczkę. Co bardzo ciekawe, po zdjęciu tej skówki okazuje się, że jest to długopis. Długopis bez wkładu. Chińczycy mieli za dużo długopisów, więc zaczęli przerabiać je na kijki. Dodatkowo na spodzie naszego kubka znajduje się takie wolne miejsce, którego nie widać w środku, co oznacza, że to miejsce jest puste. W sumie trochę strata przestrzeni. Teraz już zawsze przy śniadaniu możecie sobie grać w golfa. Nigdy w to nie grałem, jednakże wygląda na to, że nie jest to takie proste. Naprawdę całkiem spoko gadżet. Kolejny chiński gadżet jest marki Smarty. Tak w zasadzie to jest to importer, który po prostu ściąga z rzeczy z Chin i przykleja swoje logo. Także z jakością produktów tej firmy może być naprawdę randomowo. I jakość ich produktów praktycznie w ogóle od nich nie zależy, tylko od Chińczyków. Dlatego sprawdźmy sobie, czy spisali się tym razem. Jest to uniwersalny uchwyt do telefonu na długim ramieniu. Nadaje się on do urządzeń od 4 do 5,5 cala. Możemy go łatwo mocować do mebli i ma metalową konstrukcję. Tutaj na obrazkach pokazanych jest kilka przykładowych zastosowań. Rozpakujmy to sobie. W sumie jak gdyby się postarali, zmieściłoby się to w 2 razy mniejszym pudełku. Tu powinna być jeszcze nakrętka, która by to wszystko stabilizowała, niestety jej nie ma. Także sprawdzajcie pudełka przed zakupem. W sumie widziałem już wiele takich uchwytów, jednakże ten wygląda naprawdę porządnie. Kiedyś kupiłem taki uchwyt i miałem sytuację, że złamała się ta część. Tutaj się to nie stanie, ponieważ jest to metalowe. I gdzieś w biurze taki uchwyt może wam naprawdę ułatwić pracę. Telefon jest zawsze w jednym miejscu i mamy do niego wygodny dostęp. Sprawdźmy, na ile jest to stabilne. Nawet nie najgorzej. Chociaż niestety, ale samo poruszenie stołem już prawie ten uchwyt wibracje. Oczywiście ma to wpływ sposób montażu oraz waga waszego telefonu. 9. i przedostatni gadżet jest marki Parkside. Może się ona nam kojarzyć z firmą robiącą kiepskie narzędzia. Sprawdźmy sobie, co tym razem Parkside sprowadził z Chin. Rozpakowujemy to sobie. W zestawie znalazła się rozpałka do grilla, jakaś wiertarka oraz taka rączka. Wkręćmy ją sobie tutaj. Jest to nic innego jak przenośnia napędu. Wkręciłem do wkrętarki i tutaj dzieje się cała magia. Wielokrotnie zdarza się, że musimy wywiercić coś z boku i nasza wiertarka się tam po prostu nie mieści. To jest rozwiązanie tego problemu. Przyznam, że przydatny gadżet, który wcale nie kosztuje tak dużo. Ostatni gadżet kosztował mi 10 zł i jest to zestaw Smarty do czyszczenia ekranów. Zobaczmy sobie, co jest w zestawie. Mamy tutaj rozpałkę do grilla, jakąś ściereczkę, taki pędzelek oraz jakiś płyn. W sumie dobrze się składa, ponieważ ten ekran zbyt czysty nie jest. Za pomocą tej szczoteczki możemy sobie posprzątać klawiaturę. Dobra, teraz psikamy sobie tym czymś na ekran. W sumie to samo budowę także możemy tym czyścić.
Teraz mój laptop wygląda, jakby był świeżo kupiony. Ale gadżet przyda się wam nie tylko, jeśli chcecie sprzedać waszego laptopa, ale również jeśli chcecie, aby wyglądał on tak ładnie. Cóż, to już wszystkie gadżety. W następnym odcinku przetestujemy sobie JBL Extreme 2. Mam bardzo mieszane uszy do tego głośnika, ale wszystkiego dowiecie się w filmie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to już wszystko, ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz suba. A jeśli chcecie być o nich na bieżąco informowani, oczywiście możecie dać dzwoneczek. Zapraszam was także na naszą grupę na Facebooku Basownicy Kuły. Pomagamy tam z wyborem głośników do określonej półki cenowej oraz na nasz serwer na Discord, na którym możecie ze mną porozmawiać. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie. Ja się z wami żegnam, no i narka!